Dzień dobry, witamy Państwa. Rozpoczynamy audycję Rozmowy z widokiem na powiat, naszą cotygodniową cykliczną audycję. Dzisiaj oczywiście starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. I Kamila Paramirzyńska. Panie starosto, dzisiaj ważny dzień, Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia płyną do nauczycieli w tym trudnym czasie. No to, panie rektor, pierwszy chyba taki dzień, który w mojej karierze, czy to wcześniej jako ucznia, bo przecież cała wiedza zdobyta przez ponad 20 lat nauki gdzieś we mnie drzemie. Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, gdzie z tymi nauczycielami w tych dniu nie mogliśmy się spotkać. Dzień dzisiejszy jest dniem wolnym, poza zajęciami dydaktycznymi, więc szkoły dzisiaj są puste, aczkolwiek wykorzystujemy ten czas na przeprowadzenie różnych spraw związanych z pandemią, czyli kwestie dotyczące przygotowania klasy, ozonowanie, wietrzenie, dezynfekcja, aby tutaj w czwartek, kiedy uczniowie wrócą z powrotem, te klasy były przygotowane. Ja nawet również z tego względu miałem planowane w dniu wczorajszym spotkanie się z dyrektorami, wręczenie im nagród, podziękowań. Mieliśmy zaplanowany nawet krótki obiad, ale nawet z tego względu, że miałby się odbyć w pomieszczeniu zamkniętym w restauracji i z tego zdarzenia zrezygnowaliśmy. Natomiast no, to, co miało wczoraj miejsce, to rzecz, którą sobie postanowiliśmy, że jednak mimo tej pandemii, bo chodzimy z tego założenia, że pandemia wcześniej czy później minie, no to odsłonięliśmy ten upominek, ten prezent ze strony powiatu zarządu dla zespołu szkół Mikołaja Kopernika, czyli ten kopernikański Marian, jak dobrze pamiętam, chyba szósty z Marianów, które na terenie Kołobrzegu funkcjonują, został odsłonięty, co nie ukrywam, wzbudziło no, szereg takich bardzo fajnych komentarzy i zadowolenia i nauczycieli, i pana dyrektora, była też przewodnicząca samorządu uczniowskiego, czy też tutaj decyzją pana dyrektora dwie klasy mogły z racji na właśnie otwartą przestrzeń w tym zdarzeniu uczestniczyć. No i generalnie mam nadzieję, że to będzie taka bardzo fajna taka pamiątka, no czy też element, gdzie będzie można wchodzić do tej szkoły i sobie tego Mariana tam pogłaskać. Może to przyniesie szczęście, bo wiemy, że są takie miejsca również i w Kołobrzegu, przy tutaj ratuszu, gdzie dotknięcie czy też pogłaskanie pewnego elementu ma przynieść jakieś tam szczęście. Mam nadzieję, że nasz kołobrzeski Marian Kopernikowski również to szczęście nauczycielom i uczniom tam pracującym i uczącym się przyniesie. No to teraz inne szkoły powiedzą, panie starosto, my też chcemy. Panie redaktor, no w jakiejś tam perspektywie nie wykluczam, ale tutaj proszę zwrócić uwagę na jedną jakby podstawową kwestię. Mamy najstarszą szkołę. Ten rok miał być rokiem 75. funkcjonowania tej szkoły. To właściwie od razu okres powojenny, od 45. roku, pierwszy rok szkolny. Pan dyrektor celowo troszeczkę tutaj zmienił też tablicę na szkole, mówiąc słusznie o roku rozpoczęcia tego roku szkolnym 45-46, po to, żeby ewentualnie ten ciężar uroczystości można było przenieść na rok następny. Mam nadzieję, że wtedy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Więc no sposób jakby rocznica jest bardzo okrągła i największa, no, kiedy będą kolejne jakieś tam powiedzmy rocznice innych okrągłych szkół, takie no, typu no, 50 czy może i dalsze, no to nie wykluczam, że przecież możemy o tym takim pomyśleć. To jest element, który pozostanie na wiele, wiele lat, pokryje się kiedyś patyną, nas pewnie nie będzie, a ten Marian gdzieś tam będzie funkcjonował. Koszt też nie jest jakby porażający, bo przecież to są pieniądze publiczne, możemy o tym powiedzieć, jest to kwota 12 tysięcy złotych za wykonanie, plus gratyfikacja za prawa autorskie, przygotowanie projektu przez Darka Jakubowskiego, no, który ten sam projekt przygotowuje. Tak? To też jest wymaga, no, jakby sporo nakładu, inwencji, no i samego pomysłu. Panie starosto, Mariany cieszą się dużym powodzeniem w naszym mieście, wywołują naprawdę bardzo dobre komentarze. Zdarzają się oczywiście osoby, które to krytykują, ale jest ich bardzo, bardzo mało. Generalnie jest tak, że jesteśmy zadowoleni z tego, że te Mariany się pojawiają. No i fajnie, że pojawiły się też przy szkole, jeszcze w takim miejscu, gdzie tak naprawdę nie tylko uczniowie mogą tego Mariana zobaczyć, ale też każdy z nas, bo to jest otwarty teren. Teren jest otwarty, nie można tam jechać samochodem, chyba że się posiada tutaj prawo wjazdu na ten parking, z tego parkingu korzystają tylko i wyłącznie nauczyciele pracujący w tejże szkole, natomiast no, możemy kiedyś stworzyć szlak tutaj poprzez te wszystkie Mariany. Proszę Państwa, takie rzeczy funkcjonują na przykład świetnie w miejscowości Poznań, gdzie się chodzi i są ponumerowane koziołki, czy też świetny taki pomysł podobnie funkcjonujący na Starym Rynku Wrocławiu, gdzie z kolei funkcjonują wrocławskie takie małe krasnale, więc myślę, że tutaj będziemy w tym kierunku szli i myślę, że inne też instytucje, to przecież nie musi tylko samorząd jakby funkcjonować i te Mariany
finansować. Mogą to robić przedsiębiorcy, stowarzyszenia, inne podmioty. Natomiast my już mamy w głowie i nie ukrywam, również w głowie Darka Jakubowskiego, kolejnego Mariana, którego być może, jeżeli sytuacja finansowa nam na to pozwoli, a mówimy o kwocie stosunkowo niewielkiej, chcemy zrobić takiego troszeczkę militarnego Mariana na dziedzińcu Kołobrzeskiego Muzeum Oręża przy ulicy Gierczak. Tam też są schody i tam taki, powiedzmy, Marian troszeczkę militarny, usposobiony wojskowo, może się jeszcze przed latem, przed sezonem 2021 pojawić. A w Kołobrzegu Marianów powinno być jak najwięcej. To zdanie moje osobiste, ale też wielu mieszkańców, z którymi rozmawiam. Panie starosto, chciałam zapytać, teraz zmienić temat i zapytać, do szkół to my jeszcze wrócimy, ale może troszkę później. Teraz chciałam zapytać o sprzedaż ośrodka gry. O tym rozmawialiśmy. Czy pieniądze, właściwie już wszystko jest pewne, natomiast czy już pieniądze wpłynęły na konto starostwa powiatowego? No i o to chodzi z Centralnym Biurem Śledczym. Antykorupcyjnym chyba, tak, bo tutaj jednostka samodzielna, funkcjonująca jako samodzielny podmiot. Natomiast pani redaktor, od samego początku, jak państwo wiedzą, tutaj jesteśmy po rozstrzygniętym przetargu, aczkolwiek chcę zawsze bardzo mocno podkreślić, że momentem, w którym uznam proces sprzedaży za zakończony, będzie ten moment, w którym pieniądze wpłyną na konto samorządu kołobrzeskiego. Zakończyliśmy procedurę, oczekaliśmy moment 7 dni na ewentualne protesty. Te protesty nie wpłynęły. I w zeszłym tygodniu oficjalnie państwa poinformowaliśmy o tym, kto jest jego nabywcą. W chwili obecnej ustalimy tylko jeszcze tutaj wspólnie dogodny termin na podpisanie aktu notarialnego, który oczywiście musi być poprzedzony wpłynięciem tych środków niebagatelnych, bo to jest kwota ponad 41 milionów złotych na konto starostwa powiatowego. No i w tym momencie formalnie będziemy uważali proces za zakończony. Oczywiście o tych wszystkich faktach informując wspomniane tutaj przez nas wspólnie Centralne Biuro Antykorupcyjne, dlatego że od samego początku podjęliśmy taką decyzję, że każde działanie związane z tym obiektem będziemy te informacje przekazywali. Przekazywaliśmy informacje w roku 2018 o rozpoczęciu sprzedaży, później przekazaliśmy informacje o tym, że nie było nabywcy. Kiedy rozpoczęliśmy proces dotyczący sprzedaży Gryfa 4 miesiące temu, taką informację również pisemną przesłaliśmy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Również przesłaliśmy treść specyfikacji w tym momencie, tak jak ma to wyglądać. No i za chwilę, kiedy proces dojdzie do końca, również i o tym fakcie te Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformujemy. Więc tutaj tworzenie wokół tego jakiejkolwiek wizji, że ktoś się czymś zainteresuje, myślę, że wszystkie informacje, które ta instytucja chciałaby posiadać, już posiada, a jeżeli będzie jej czegokolwiek brakowało, to oczywiście każdej informacji w tym zakresie udzielimy. A czy macie też takie zwrotne informacje, jak wysyłacie im, że rozpoczynacie procedury, to z Centralnego Biura? Myśmy wysłali kompletną dokumentację, tak, w tym momencie specyfikacje, regulamin i tak dalej, i tak dalej. I zapytaliśmy bardzo tutaj ostrożnie, czy po analizie tego materiału to biuro widzi tutaj jakiekolwiek nieprawidłowości, niejasności, czy mogłoby tutaj cokolwiek zburzyć pełną transparentność tego procesu. No otrzymaliśmy dosyć taką, powiedzmy, wykrętną odpowiedź, że oni generalnie nie zajmują się taką analizą, że wkraczają w tym momencie, kiedy coś już się wydarzy. No, okej, okay, no, można było to załatwić inaczej. Ta instytucja działa w inny sposób, są to działania, jak państwo wiedzą, operacyjne, więc jesteśmy przygotowani również na to, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, kiedy by państwo ci przyjechali po dokumentację, to mogę stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że cały komplet dokumentacji, korespondencji jest już w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i być może jest analizowany, a być może nie. Tego oczywiście nikt z nas nie wie. Panie starosto, kiedy pieniądze już wpłyną, no to mówił pan o tym, że jest sporo inwestycji tak naprawdę, które można by zrealizować za te pieniądze, natomiast to też dotyczy inwestycji i remontów na przykład w szkołach, czy te tak czy siak będą realizowane? Tak, i w jakich szkołach? Panie dyrektor, no na pewno w szkołach to, co się udaje robić w ramach tak zwanych działań związanych z ochroną środowiska, czyli na przykład wymiana stolarki okiennej, gdzie dajemy nowsze, bardziej termiczne okna, czyli takie, które powodują mniejsze straty. Jest to działanie proekologiczne, bo w tym momencie mniejsze mamy zużycie energii. W ramach tego również tych środków w szkołach wyremontowaliśmy
czy też remontujemy wszystkie instalacje centralnego ogrzewania na instalacje bardziej sprawne, czyli takie, które powodują mniejsze zapotrzebowanie energii cieplnej na to, żeby uzyskać ten sam efekt tutaj ciepła, komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Teraz rozpoczniemy za sekundę również remont dachu w zespole szkół policjalnych. Kiedy pani zobaczy jakiekolwiek wykresy dotyczące tego, w jaki sposób ciepło ucieka z naszych budynków, to okazuje się, że takie są dwa główne źródła, czyli stolarka okienna i dach. Jeżeli dach jest nieocieplony, to bardzo duża liczba tego ciepła nam ucieka, dlatego też taką decyzję podjęliśmy. Natomiast to, co będziemy chcieli z pewnością zrobić na samym początku i tutaj pierwszym prawdopodobnie beneficjentem będzie zespół szkół w Gostynie, to jest kwestia zapowiadana przez nas budowy strzelnicy. Strzelnica tunelowa na broń nie tylko pneumatyczną, ale również ostrą. 50-metrowa, a tutaj mamy wykonany już projekt techniczny. No a my projekty techniczne projektujemy i wykonujemy po to, żeby później przystąpić do jego realizacji i to pewnością będzie pierwszy beneficjent tych środków, jeżeli one się oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, na koncie pojawią. Natomiast chcielibyśmy dzisiaj, pani dyrektor, wprowadzić, pewnie nie uda się tego zrobić od razu, pewnie jakimiś etapami, ale inny standard dotyczących pomieszczeń w internatach, tych pobytowych, w których mieszkają nasi uczniowie. Chcielibyśmy doprowadzić do takiego standardu, że pokoje będą tylko i wyłącznie trzyosobowe z własnym węzłem sanitarnym. Czyli rozumiem przez to, że w każdym pokoiku będzie mała łazieneczka, gdzie będzie prysznic, umywalka, toaleta, żeby tutaj wszystkie te swoje potrzeby pozałatwiać, czyli nie będzie już konieczności korzystania z tych wspólnych łazienek gdzieś tam na korytarzach. Takich pokoi już troszeczkę mamy. Między innymi mamy takie pokoje w Zespole Szkół Morskich, w Zespole Szkół Henryka Sienkiewicza. Nie wiem, czy chyba w Gościnie też jakieś parę pokoi jest, natomiast no, chcielibyśmy ten standard w tym momencie podwyższyć, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że oprócz tego, że oferujemy bardzo dobre warunki do samej nauki, no dużo jednak uczniów zwraca uwagę, w jaki sposób będzie później ten czas po nauce spędzało. A przecież mamy sytuację tego typu, że przecież mamy uczniów daleko spoza naszego powiatu, tutaj jeszcze z łóżku morskich, ekonomicznych czy w Gościnie, no to jest znaczny odsetek uczniów spoza naszego powiatu. My się z tym szczycimy, bo był kiedyś taki okres, że mieliśmy co trzeciego ucznia, który był spoza powiatu, czyli generalnie tą absorpcję osób z zewnątrz mieliśmy dużą. No i dzisiaj nie trzeba dbać tylko i wyłącznie o to, żeby bardzo dobrze kształcić, ale również, żeby tym osobom zaproponować odpowiednie godne warunki pobytu, bo niektórzy przyjeżdżają przecież nawet na 2-3 tygodnie i do tego domu przez ten okres nie wracają. Mówimy o uczniach, tak? Tak, mówimy oczywiście o uczniach. Panie starosto, a jeżeli jesteśmy przy tych uczniach, to zapowiadałam, że wrócimy do szkół. Dzisiaj zapewne już pan otrzymał informację, 18 osób w powiecie ma potwierdzone zakażenie koronawirusem, w tym jest 6 dzieci. Tak naprawdę nie wiemy dzieci w jakim wieku, czy to dotyczy szkół przedszkoli, czy szkół średnich, bo tutaj też, choć to już młodzież, ale chyba w statystykach są jako dzieci. W szkołach, jeżeli chodzi o podległe starostwu, jest jak było, czyli klasa z ekonoma, ona już nie ma kwarantanny, prawda? Powoli wraca z tym, że pani redaktor, ja tutaj bardzo mocno chcę podkreślić jedną rzecz. Tą metodą działania, którą w chwili obecnej obserwujemy i którą nie jestem narzucona, czyli sytuacja następująca, że jeżeli mamy osobę z kontaktu, osoba ta jest skierowana na kwarantannę, w 10 dniu tej kwarantanny dzwoni sanepid i pyta, jak się pan czuje, mówię, okej, świetnie, czuję się dobrze, to proszę wrócić do swoich zajęć, do niczego nie prowadzi. My nigdy w życiu nie poprzerywamy tych łańcuchów dotyczących zarażeń, a przecież obserwujemy statystyki, dzisiaj mamy już ponad chyba 6 tysięcy osób zarażonych, tak najnowsze dane mówią, i blisko chyba 100 osób, dla których zakończyło się to najbardziej tragiczne, bo śmiercią. I teraz, pani redaktor, przecież wszyscy o tym wiemy, że 80% osób, tak mówią oficjalne dane medyczne, przychodzi to bezobjawowo. Więc sytuacja z tego, dzwoni do mnie, gdybym był taką osobą podaną na tej kwarantannie, dzwoni do mnie sanepid, mówi, jak się pan czuje? Czuję się świetnie, to proszę wrócić. Wracam, ale bez wykonanego testu nie ma to najmniejszego sensu, bo nie wiem w tym momencie, czy ja tak na marginesie i jestem dodatni, czy nie, bo mogłem się zarazić i mieć tutaj okres bezobjawowy, wyjdę na zewnątrz i będę ten łańcuch w dalszym ciągu przekazywał dalej, a już inne osoby wcale nie muszą bezobjawowo takiej choroby przechodzić. Więc nie ma to najmniejszego sensu. Nie wiem, czy to jest generalnie już zupełna bezradność naszych służb sanitarnych, ale jakby i głównie rządu, czy być może tutaj podświadomie idziemy w kierunku modelu szwedzkiego, gdzie chcemy
mieć sytuację taką, gdzie będziemy mieli odporność populacyjną, ale proszę pamiętać, żeby w Polsce takie coś, takie zdarzenie miało miejsce, musi być 9 milionów zachorowań. Tak mówią statystyki medyczne, tyle osób musi zachorować, żebyśmy tą odporność populacyjną nabyli. No wydaje mi się, że w tym momencie, biorąc pod uwagę odsetek osób, które, dla których kończy się to w sposób najbardziej tragiczny, no może dojść do rzeczywistej tragedii narodowej. Więc moje stanowisko jest takie, że jeżeli nie będą wykonywane testy, te działania dotyczące kwarantanny w dużym stopniu mija się z celem, bo nie widzę z tym takiej zwyczajnej logiki, tak? Bez kwarantanna niezakończona testem, który da wynik ujemny, no nie ma sensu, tak? Bo tak jak powiedziałem, na 10 w tym momencie 8 przychodzi to bezobjawowo. Słyszałam o tym, że jeżeli chodzi o zakażanie, to też nie jest tak, że to przez cały czas, kiedy się ma koronawirusa, można zakażać inne osoby, więc może to też z tym zapewne jest związane. Panie starostowie, chciałam zapytać jeszcze o konferencję, która się ostatnio odbyła, konferencję pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana ministra zdrowia i tak naprawdę chyba bardzo dużo osób spodziewało się, że usłyszymy o tym, co dalej ze szkołami. No tymczasem szkoły zostały tylko w pytaniach dziennikarzy ujęte, natomiast godziny dla seniorów. Jak pan ocenia tę konferencję i te godziny dla seniorów wprowadzone? To znaczy, panie rektor, no, każde działanie, które będzie prowadziło do sytuacji, że uda się uniknąć chociażby jednego dodatkowego zakażenia, ma swój sens. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację taką, w której w godzinach 10 do 12 nie będę musiał korzystać ze sklepu, apteki i tak dalej, a seniorzy to jest właśnie ta grupa, która w sposób najcięższy i najbardziej trudny te zakażenia przychodzi i odsetek osób, dla których kończy się to śmiercią, wśród właśnie tej grupy wiekowej jest największy, więc tutaj jeżeli w tym momencie takie osoba wchodząca do sklepu nie będzie narażona na kontakt z inną grupą, szczególnie tą, która przechodzi to bezobjawowo, a im człowiek młodszy, tym szanse na to, żeby przejść bezobjawowo są większe, uważam za pomysł celowy. Natomiast to jest tylko jakby półśrodek. Pani mnie pytała o kwestie związane ze szkołami, które mnie w sposób szczególny interesują. To, co było do tej pory omawiane przez ministra Piątkowskiego, chyba jeszcze funkcjonujące, bo mamy w sumie nominację na nowego ministra Czarka, ale on formalnie złożył jeszcze ślubowania, więc nie może objąć tej teki, jest jakby nominantem, a być może no, z drugiej strony lepiej byłoby, żeby w ogóle tej teki nie obejmował. Ale, panie doktor, i teraz kwestia z tego typu. Fikcją było to, co przez minister Piątkowski mówił. Ja w jakimś momencie powiedziałem, żeby najlepiej po prostu nic nie mówił, używając chyba bardziej wyrazistych zdań, aby to dyrektorzy w porozumieniu z organem prowadzącym mogli tą decyzję co do sposobu funkcjonowania szkoły podejmować. Fikcją było to, że powiedziano nam, że będziemy mogli, natomiast kiedy myśmy zwrócili się z takim wnioskiem, a chcieliśmy opóźnić o 2 tygodnie rozpoczęcie roku szkolnego w naszych szkołach po to, żeby właśnie odczekać ten okres powrotu z wakacji, bo ludzie byli w różnych miejscach, różne mogły przynieść zdarzenia, ale również okres, żeby odczekać, żeby osoby, które w Kołobrzegu przebywały w okresie wakacji, wyjechały, spotkaliśmy się z brakiem jakiejkolwiek reakcji i brakiem jasnego stanowiska. Na zasadzie taki złożyliśmy wniosek i cisza, mówiła nam, że wniosek nie spełnia żadnych warunków formalnych, oczywiście że spełniał. Nie da rady sterować kwestią dotyczącą epidemii centralnie z Warszawy. Tutaj, jeżeli rzeczywiście chcemy mieć skuteczną walkę i te łańcuchy dotyczące wzajemnych zarażania się poprzerywać, to uważam, że dyrektorzy szkół, oczywiście w porozumieniu z organem prowadzącym, składając wniosek do sanepidu, biorą w tym momencie na siebie odpowiedzialność, ale sanepid odpowiada pozytywnie. Natomiast jeżeli sanepid nie odpowiada pozytywnie, to w żaden sposób legalnie takiego działalności nie można prowadzić, a można byłoby chociażby prowadzić system hybrydowy mieszany, tak? Czyli na zasadzie taki, że część uczniów przychodzi powiedzmy w jednym okresie, w drugim okresie. Wcale nie oznaczałoby to, pani redaktor, że musiało być w tym momencie zajęcia zdalne, które powiedzmy mają dużą wadę, bo jest to niewykonane, żeby jednocześnie dany, a grupę nauczycieli mamy tak, jaką mamy, dla jednej grupy prowadził zajęcia normalne, a w tym samym czasie prowadził zajęcia zdalne. Ale można na przykład w pewnym okresie skrócić lekcje i część lekcji tych wykonać powiedzmy do godziny 12, półgodzinna przerwa w szkole na przykład na ozonowanie i o godzinie późniejszej starsze klasy, mówię to szczególnie o szkołach podstawowych, przychodzą później,
gdzie lekcje skrócone, ale w tym momencie znacznie tego materiału można zadać do pracy do domu, ale jest jakby ten kontakt bezpośredni z nauczycielem, który może sprawdzić, zadać i zweryfikować. Godziny jak normalne zajęcia trwają 45 minut, to przecież pani zna też zajęcia takie, które zwane są godzinami skróconymi, które mogą trwać na przykład pół godziny albo mniej, ale rzeczywiście wtedy maksymalnie skutecznie ten okres czasu wykorzystać. Póki co bez współdziałania ze strony sanepidu, ale też ja rozumiem jakby dyrektora sanepidu, jeżeli on nie ma wyraźnych instrukcji z GIS-u, a GIS z kolei od ministra zdrowia, no to też w tym momencie możemy tutaj walić głową o mur zupełnie bezskutecznie. Panie starosta, ma pan informację na temat dyrektora właśnie sanepidu Kołobrzeskiego? Będzie, bo na razie jest pełniący obowiązki. Ale to znaczy pan od wczoraj już jest nowa osoba pełniąca obowiązki, żeby była sprawa jasna. W momencie odwołania pana dyrektora jego zwolniono z obowiązku świadczenia stosunku pracy, jest w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia, ale bez konieczności świadczenia stosunku pracy. W tym momencie automatycznie została powołana osoba na pełnienie obowiązku, która już tą osobą nie jest, bo od wczoraj mamy nowego dyrektora pełniącego obowiązki w Kołobrzeskiej Stacji Sanepidu. A pan dyrektor, no szczerze mówiąc nie wiem, co w tym momencie robi, no, ale biorąc pod uwagę, że jest przecież lekarzem, a jakby lekarzy brakuje, no to z pewnością sobie godne miejsce tutaj w Kołobrzegu znajdzie. No właśnie o tego nowego pana dyrektora z sanepidu pytałam, bo to też ciekawe, że w takim czasie takie zmiany zachodzą. No, ja tłumaczyłem to. W mojej opinii każdy dyrektor odpowiedzialny podjąłby taką samą decyzję. Mówimy to w przypadku ośrodka Posejdon, gdzie zostało na kwarantannę skierowana cały wszyscy tutaj pensjonariusze. Natomiast dzisiaj w innych ośrodkach, które również z tym problemem się borykają, no mamy zabawę w kotka i w myszkę troszeczkę, tak? Gdzie tutaj zrobione są tylko i wyłącznie wywiady sanitarne, epidemiologiczne, ale do niczego nie prowadzą. Jeżeli ktoś uważa, że walka z tym może polegać tylko na tym, jeżeli u kogoś mamy wynik dodatni i tą dozorem sanitarnym obejmujemy tylko właśnie te osoby, z którymi ona siedziała przy stoliku podczas posiłków, no to chyba jest to, mówiąc szczerze, troszkę nawet chyba niepoważne, tak? Panie starosto, teraz zmienimy temat i chciałam zapytać o Zarząd Dróg Powiatowych i o nowy sprzęt dla Zarządu Dróg Powiatowych właśnie. Panie dyrektor, no nie ukrywam, że z tego tortu z gryfa mam nadzieję, że również trochę trafi do Zarządu Dróg Powiatowych, natomiast w tym roku wykonaliśmy jedną bardzo ważną rzecz. Jak Państwo wiedzą, szereg imprez, w których byliśmy uczestnikami, sponsorami, współorganizatorami, no z racji na COVID się nie odbyło, a chcemy w tym życiu społecznym, w życiu gospodarczym, sportowym, bo to jest również bardzo dużo imprez o charakterze sportowym uczestniczyć. Większość z nich się nie odbyła. Pozostały pewne środki, więc te środki skierowaliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych po to, żeby sobie kupiła trwały sprzęt i tam rzeczywiście ten park maszynowy jest no, w takim stanie, powiedzmy, gdzie trzeba go już pilnie wymieniać. Póki co no, mamy szczęśliwie, nie wiem, szczęśliwie, nieszczęśliwie zimne. Ja uważam, że zimy powinny być, bo one mają tutaj swój jakby efekt ze śniegiem, bo w innym przypadku rzeczywiście będziemy się tutaj borykali z ciągłą suszą i brakiem wody. No ten sprzęt musi być wymieniany i pierwszy taki tutaj za pół miliona sprzęt jeszcze w tym roku się pojawi, a rzeczy, które uzupełniamy, to też tutaj żeśmy Państwo o tym często informowali. Społeczna Straż Rybacka ma już jakby własną siedzibę, bo te garaże, które wcześniej były zamówione, już są na terenie dróg powiatowych zamontowane. Samochód tego, którego nam jeszcze brakowało, w chwili obecnej ma już tylko, jest kwestia jego uzbrojenia w ciągarkę, tą taką terenową z przodu. Fabrycznie nie jest to montowane, montują to autoryzowane serwisy i on myślę, że w przyszłym tygodniu również się w Kołobrzegu pojawi. I informacja też ważna, 4 osoby, które zostały wytypowane przez pana komendanta do kursu pilotażu drona, w tym znany kolega nasz wspólny tutaj z panią redaktor informuje Państwa, że szczęśliwie ten kurs ukończyli i z takim samym szczęściem również zdali egzamin, więc mamy pierwsze w powiecie 4 osoby, które mają uprawnienia do prowadzenia statków powietrznych na przykład poza zasięgiem wzroku i w nocy. W chwili obecnej wysyłamy tylko i wyłącznie te wnioski do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, żeby odpowiednie certyfikaty takie potwierdzające te umiejętności przekazali. No i wtedy ten dron już będzie tutaj można go wiszącego nad Kołobrzegiem zobaczyć. A to jeszcze jak pan mówił, dron nie będzie wykorzystywany tylko przez Straż Rybacką, ale też jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście z osobami, które mają uprawnienia, ale i z policji będzie mogła skorzystać i czy Straż Pożarna?
Straż Graniczna, tak, w tym momencie. Już rozmawiałem z panem komendantem, przepraszam, policji, panem Darkiem, Dariuszem Hocem. I on na przykład też dostał taki sygnał ze swojej komendy wojewódzkiej, żeby zachęcić samorządy na przykład do zakupu, czy też do współzakupu takiego urządzenia. No my w tym przypadku mamy ten problem już rozwiązany, tak? I w momencie, kiedy tylko te certyfikaty będą w ręku naszych operatorów, no to z pewnością natychmiast udostępnimy. To są, tak jak powiedziałem, akcje poszukiwawcze, to są akcje związane z sytuacją dotyczącą straży pożarnej, jakieś drobne pożary, które się dopiero tlą, można to szukać. Czy też, proszę Państwa, no, jaki problem na przykład jest latem, wykorzystywać go do patrolowania kobrzeskich plaż, gdzie bardzo szybko możemy objąć tutaj tym obszarem działania bardzo dużą plażę, bo wystarczy tylko dron podnieść na odpowiednio wysoki pułap i przy tym sprzęcie, którym w chwili obecnej dysponujemy, naprawdę będzie można prawie że szczytać godzinę, jeżeli ktoś będzie na plaży leżał z zegarkiem. Panie starosto, internauta pyta i trochę tutaj bawi się w hazard. Zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Na kogo by pan postawił? Na pana Donalda Trumpa czy pana Joe Bidena? Szczerze mówiąc, ani na jednego, ani na drugiego. Aczkolwiek poglądy republikańskie są mi bliższe poglądom demokratycznym. Gdybym był i miał prawo głosować w Stanach Zjednoczonych, miałbym obywatelstwo amerykańskie, to z pewnością zawsze głosowałbym na republikanina. Dla mnie takim najlepszym kandydatem na prezydenta, czy też byłym prezydentem, był Ronald Reagan, osoba, która rzeczywiście z pewnością zapisze się w historii. Ja miałem okazję już, że tak powiem, funkcjonować na świecie i pierwsze jakieś tam sygnały polityczne odbierać. Ktoś, kto miałby cechy właśnie tego wielkiego polityka, jak Ronald Reagan, z pewnością byłby najlepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale też chcę powiedzieć tutaj o jednej, przepraszam bardzo, ważne, która bardzo mi się w Stanach Zjednoczonych podoba i ja mam nadzieję, że kiedyś w Polsce też taka sytuacja będzie. Mam na myśli może mniej wybory prezydenta naszego kraju, bo tam nie ma funkcji wiceprezydenta, ale wszystkie wybory samorządowe, tam gdzie funkcjonują prezydenci, mogłyby się już odbywać w ten sposób, że prezydent, kandydata prezydenta, na przykład takiego miasta jak Chobrzeg, w swojej kampanii już pokaże, kto będzie jego wiceprezydentem. A proszę zwrócić uwagę, że tam te spotkania, które są prowadzone, również te kampanie są prowadzone przez potencjalnego wiceprezydenta, tak? Więc jeżeli ścierają się gdzieś prezydenci, to w tej samej płaszczyźnie za chwilę w ramach jakichś spotkań, meetingów spotykają się również wiceprezydenci, którzy pokazują swoje cechy osobowe i być może kiedyś w Polsce, a bardzo chciałbym, żeby to było w Kołbrzegu, ktoś tego będzie kandydował na prezydenta, to powie, proszę Państwa, tak będzie wyglądało moje zaplecze, moi najbliżsi współpracownicy. A tymczasem w Polsce jest tak, że kandyduje ktoś na prezydenta, a później dopiero kiedy wygra, gdzieś tam jakieś rozmowy są, się dzieją, tak? Gdzieś dogadywanie, no bo ktoś to zajął trzecie miejsce. Tak, może. Dowiadujemy się o różnych egzotycznych koalicjach, tak? Mówiąc krótko, tak, i takie egzotyczne koalicje czasami powstają i się bardzo mocno dziwimy, dlaczego. No gdy była ta sytuacja od razu powiedziana w ten sposób, okej, to będzie mój zastępca, no wtedy można mu powiedzieć, okej, bierzemy kogoś rzeczywiście merytorycznego, tak, który będzie znaczną część obowiązków tutaj w imieniu pana prezydenta, czy też pani prezydent wykonywał. Panie starosto, kończymy już naszą audycję, ale zapytam, słyszał pan, 2,5 miliona wygrał ktoś w Kołobrzegu. W lotto. Słyszał pan? Nie słyszałem, ale serdecznie gratuluję. Gorąca prośba tylko, żeby te pieniądze zainwestować w Kołbrzegu, tak na przykład, a nie na wpaść na pomysł, żeby sobie kupić parę metrów, nie wiem, w innej miejscowości, gdzie za taką kwotę można kupić parę metrów jakiejś tam powierzchni mieszkalnej. No serdecznie no gratuluję. Na te 2,5 to tak niekoniecznie na coś większego, prawda? W samym Kołbrzegu gdzieś tam można. Tylko biorąc pod uwagę ceny kołbrzyskie, to też tak na marginesie w jakichś tam powiedzmy wyjątkowych lokalizacjach niewiele kupimy, ale serdecznie gratuluję. Przepraszam tylko, czy to wiemy, czy to jest pań, czy pani? Nie, niestety wiemy. Niestety nie wiemy nic więcej, oprócz tego, że w Kołobrzegu taka wygrana. 2,5 miliona. Zawsze uważam, że panie mają lepszą rękę do wydawania pieniędzy niż panowie i do inwestowania, więc jeżeli będzie to pani, to tym większa moja radość i jeszcze raz serdecznie gratuluję. A ja dziękuję za dzisiaj. Starosta Kołobrzegi Tomasz Tamborski był moim państwa gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.